Tej rozmowy nie mogę rozpocząć inaczej, jak nie zapytać o stan zdrowia Pawła Buniaka. Powoli wracam do formy, więc można powiedzieć, że lada dzień będę znał diagnozę, czy już mogę całkowicie wrócić do treningu z drużyną, bo ten okres teraz był dość ciężki. Musiałem przygotowywać się sam do tej fazy końcowej sezonu i oby ta diagnoza pozwoliła mi, żeby już dołączyć do zespołu i pomóc w fazie play-off. Czyli czekamy na zielone światło. A teraz, Paweł, jeśli pozwolisz, wróćmy do wydarzeń ostatnich miesięcy, zakończonej fazy zasadniczej rozgrywek Fogo Futsal Ekstraklasy. Twoja ocena występu rekordzistów po 30 kolejkach. Taka ocena w skali 6 to będzie 5 z plusem, ze względu na to, że mieliśmy ten słabszy moment wtedy, kiedy przegraliśmy tutaj na jesień z Konstraktem i potem przegraliśmy również z Dremanem, więc natomiast wtedy przyszedł, uważam, najlepszy nasz okres, gdzie bardzo dobrze zareagowaliśmy na to, co się działo i tak naprawdę straciliśmy mało bramek, graliśmy dobrze, skutecznie. No i można powiedzieć, że tutaj teraz te mecze, kiedy nałożyły się szczególnie w marcu, bo ich było sporo, one były takie czasami przeplatane. Były zwycięstwa, może nie do końca przekonujące, gdzieś ta porażka z Bochnią, która wszystkich na pewno dotknęła, ale odbudowaliśmy się zaraz szybko, wracając na odpowiednie tory. No i ostatni mecz z Legią tak naprawdę zwieńczeniem całej rundy. No to skoro już poruszyliśmy wątek legionistów, czym tkwi sekret spotkań biało-zielonych ze stołeczną ekipą? Nawiązuje do tego, co wyliczyli skrzętnie statystycy. 4 ostatnie mecze, w każdym z 4 schodziliście na przerwę jako przegrywający zespół. No właśnie ciężko to powiedzieć, bo za każdym razem mówimy o sobie o tym, żeby od początku dobrze wejść w mecz i ostatnio, pomimo że nie brałem udziału jakby w spotkaniu i widziałem to w telewizji, to tak czy tak gdzieś ten przebieg był podobny. Znowu gdzieś daliśmy się zaskoczyć, a później musimy gonić, więc chyba najbardziej pozytywnym tym aspektem jest to, że jednak potrafiliśmy znowu dogonić rywala, zwyciężyć i tak naprawdę to znowu Legia nie ma na nas patentu i my doskonale wiemy, jak z tych opresji wychodzić, natomiast kiedy będziemy prowadzić, to zobaczymy, na co Legię będzie stać. No i właśnie z Legią przyjdzie rozpocząć fazę play-off i mecze już każde de facto z określoną presją. Tak, tak, na pewno ta presja jest większa, ale fajnie, że trafiamy na Legię. Ja jestem bardzo zadowolony, właśnie może mamy coś do udowodnienia, że czasami nie najlepiej zaczynaliśmy te mecze, a jednak kończyliśmy taką, ktoś może powiedzieć, minimalnym zwycięstwem, więc mam nadzieję, że ta faza play-off i w tych meczach decydujących pokażemy, że jesteśmy dużo lepszym zespołem. Rozpoczynamy w środowy wieczór w stolicy rywalizację, a potem przenosimy się do Bielska-Białej. Na 1 czy 2 mecze? Oby na 1 mecz, w którym już będę mógł zagrać w pełnym wymiarze czasowym. Tak więc już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców. Sobota, godzina 19:00, hala przystartowej. Mecz Rekord Bielsko-Biała Legia Warszawa.